Hej, cześć, siemano wam wszystkim, tutaj ja, The Romanek 100 i witam was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Kingdom Come Deliverance. Słuchajcie, mam nadzieję, że w końcu wracamy na dobre z filmami, dlatego że w sierpniu były dwie duże przerwy, pierwsza spowodowana przez Denisa, druga spowodowana tym, że siadł mi zasilacz w komputerze. Generalnie dzisiaj wtorek, wczoraj zasilacz wymieniłem, był Gamescom, oglądaliśmy sobie trochę rzeczy, no i generalnie Kingdom Come Deliverance zmierza do Xbox Game Passa, tak więc więcej osób będzie mogło w to zagrać, z czego się cieszę, bo to jest naprawdę fajna gra. A co w dzisiejszym odcinku? Ano w dzisiejszym odcinku, z tego co ja sam pamiętam, co mówiłem w odcinkach poprzednich, to ojebiemy wszystkie questy poboczne, jakie tutaj mamy, i pójdziemy do zadania głównego. I myślę, że tak zrobimy, bo nie wiem, tutaj coś w okolicy ewentualnie byśmy mieli, nie wiem, rzućmy okiem na mapę tylko. Tutaj byśmy musieli wrócić do Ratajów, trochę daleko. Znaczy tutaj też do zadania głównego we wsi Równa też jest daleko, ale ja myślę, że zajmiemy się właśnie zadaniem głównym, tylko mam dosyć mocno zniszczoną przyszywanicę i raczej nie mam skilla, żeby ewentualnie czegoś użyć, żeby to zacerować. Nawet nie wiem, no mam niby niezbędny krawca, ale nie będę mógł tego naprawić, bo mam za niskiego skilla. No dobra, ale to też możemy nogawice naprawić, to mi się skill podlepszy. Chociaż nie jakoś bardzo. No tego niestety nie naprawię. Jest bardzo zniszczony, czyli ewentualnie przydałoby się znaleźć krawca. Czy gdzieś po drodze jest krawiec w jakiejś z tych wsi? Nie wiem, jesteśmy tutaj, no to możemy pojechać do Tamberku, możemy do Merhoyet. Tutaj nie mamy. W Tamberku też krawca nie widać. Raczej we wsi Równa również nie, bo to wieś. Czyli ewentualnie gdzieś jeszcze dalej. W Skalicy nie ma, w Przybysłowicach tym bardziej. No dobra, czyli hasy przyszywa nic nie naprawimy, a szkoda. No ale dobra, to po prostu pojedziemy do wsi Równa i spotkamy się z kupcem, który miał przekazywać dla tych bandytów z Przybysłowic fałszywe pieniądze. Widzisz zwłoki na drodze, a w oddali słyszysz brzęk stali, przeraźliwe krzyki. Przyglądaj się bitwie, czemu nie? Zobaczymy, pewnie kumanie. Ewentualnie ci bandyci. Zobaczymy. Ale z chęcią to obadam. Także czekamy chwilę, aż nam się gra załaduje. I będziemy pewnie coś walczyli. Dobra, ale kto tu jest tym dobrym? Kim ty jesteś? Bandyta, dobra, okej. Okay. O kurwa mać, coś ich tu się na mnie dużo nagle rzuciło, wytyfy. Dobra, okej. Okay. Mam nadzieję, że mi ludzie ci stróże prawa, którzy tutaj z nimi wojują, to mi dadzą jakąś nagrodę za to, że im pomagam. Aj, nie trafiłem, ale bym mu sprzedał już gonga ostatecznego, dobra. No nie, czemu oni też ze mną walczą, halo? Nie powinni przecież, pomagam im walczyć z bandytami. Dobra, bandyta się poddał. Ale dlaczego? Przecież ja wam kurwa pomagam, Jezus Maria, się wpierdoliłem teraz niepotrzebnie. No dobra, chuj, zabiję w takim razie wszystkich. Na to by wychodziło. Okej. Jeju, a gościu jest dobry. Chociaż nie jakoś super dobry. Jak mu przełamałem gardę, to było spoko. No dobra, jakby wyryźniemy pewnie wszystkich tutaj w pizdu. Dobra. Czy on się poddał? On się poddał. A tamten spieprzył. Niech odejdzie nieuzbrojony. Get going then. But leave that weapon right where it is. Very well. Dobra, tylko dałem sobie sklepać zbroję, nic mi w sumie z tego nie wyszło. No mógłbym ich poprzeszukiwać ewentualnie. No i trochę groszy zdobyć. Może trochę jedzenia. W sumie się przyda jedzenie, do tego wezmę. Tym bardziej, że to jest jedzenie, które się nie zepsuje i wytrych w razie czego. Dobra. A zawsze będziemy trochę na plus, dobra. Jak to się wołało konia? Trójkątem? Trójkątem, dobrze. Dawno nie grałem, także mogło mi się pomylić. I w takim razie nie pozostaje mi nic innego, jak po prostu jechać dalej. Wydaje mi się. Czyli jedziemy do wsi Równa. Dalej. W tym właśnie kierunku zmierzamy. No. Uzbrojonego mężczyznę, który wyraźnie na coś czeka, ma prawdopodobne, żeby bandyta stał na drodze sam. No dobra, zobaczmy. Jeju, zaraz przez te eventy to ja tam nawet nie dojadę w tym odcinku. Ale będzie przypał. Zobaczymy. No ale czekamy chwilę. A ja widzę, że mi się LEDy odkleiły.
bardzo niedobrze. No cóż, będę musiał to poprawić później. Gdzie jest ten uzbrojony mężczyzna? Tutaj. A zobaczmy, o co chodzi. Czemu nie? Friend, come closer. I have an enticing offer for you. Najemnik. What's the matter? I have a proposal for you. A wager. I'm listening. A little friendly combat. Just the two of us. Who are you, anyway? And what do you do? What do you think? Would you take me for a knight? No, although you are armed like one. True. So a bandit, then? No. Not now, anyway. I'm waiting here for a merchant who hired me for protection. What about that duel? Nie wiem, czy nie przegram, ale spróbujmy. All right, why not? Do you have any coin? Well... Surely you didn't imagine we would fight just for the glory of it. No dobra, czemu nie? Oj, I have. Splendid. Let's get to it. Tylko, żebym go nie zabił, bo ostatnio jak taki pojedynek chciałem stoczyć, to przez przypadek gnoja zabiłem. Tylko to był jakiś inny dzban. Generalnie. Kurwa mać, no chciałem trochę to szybciej wyprowadzić. Nieźle tutaj nam to wyszło. Okej. Nie wiem czemu to slow-mo się odpala. Ała. Ty gnoju jebany. Kurwa. Serio. Au. Jakby, no ja nie rozumiem, on jest chyba już tym takim bardziej dojebanym przeciwnikiem i on umie jakieś takie triki dzikie robić. O, dobra, udało się. Kurwa, aż go ogłuszyło, wytyfy. Okej, okay, czy on leży ogłuszony, tak? A moje pieniądze? Fuck. Mógłbym go okraść w sumie. Ale i tak nie odzyskam kasy. Dobra, tam zostawmy go jak leży. Przeżyć przeżył. Tylko mi się aktywowała jakaś umiejętność za to, że go trafiłem w głowę. Dobra, to duel wygrany. Jedziemy dalej. Spalone gospodarstwo. Co ciekawe, mnie tu jeszcze nie było. No dobra. Chociaż w sumie to chyba raczej użyjemy szybkiej podróży. Już tutaj mało jeździliśmy, no ale cóż. Równa. No jedziemy dalej. Czy dojedziemy tam w tym odcinku? Nie wiem. Może być różnie. Ale raczej już teraz nie powinno być większych problemów po drodze. Także powinniśmy to spokojnie ogarnąć. Tak mi się wydaje. Zaraz zobaczymy. Już jesteśmy całkiem blisko. Merchoedy przejechaliśmy. Czyli nie powinno być większych problemów. We wsi równa mnie jakoś bardzo nie lubił. W sensie mam neutralne relacje. Bo jakoś mało tutaj ogólnie przebywałem, może dlatego. No nic, także czekamy. I idziemy spotkać się w miejscu, w którym ten skupiec się spotykał. Z tymi bandytami. Ja dokładnie już nie pamiętam, wiecie, o co tu chodziło, kto był i tak dalej. Także nie wiem, jak to będzie wyglądać, zobaczymy. Czyli co, mam podjechać gdzieś tutaj, w górę. Na to by wychodziło, no dobrze. Podejrzewam, że tam jakaś ścieżka prowadzi, także może ja luknę na mapę. No prowadzi, tylko troszeczkę tam. Dobrze, to tak pojedźmy, może ścieżką jednak. A nie przez te chaszcze. Chociaż nie jest to jakaś super ekstra ścieżka, ale koń przynajmniej będzie miał łatwiej, żeby podjechać. I to już gdzieś bardzo niedaleko. Okej, tu mamy jakieś zwolone drzewo i mamy jakiś kram kupiecki, który jest kompletnie rozwalony i mamy tutaj martwych ludzi. Czyli chyba się spóźniliśmy. No dobra, tu jest strażnik karawany, prawie nic mu nie zostało. Okej, tu mamy bardzo trudne włamywanie, czyli tego nie obgarniemy. Kolejny strażnik karawany, też mu nic nie zostało. Tego nie otworzę, tak. Dobra, mam to zbadać, mamy krew. Someone was wounded here. It looks like another person dragged him off. Maybe there'll be some tracks. Dobra, ale czy czegoś jeszcze tutaj nie widać? No chyba nie. Okej, no to mamy iść po śladach krwi. Może przygotujmy na wszelki wypadek miecz. I'm on the right track. A, dobra, to mi teraz będzie tylko mówić. Okej, czyli widać krwawe ślady. Tutaj dalej się ciągną. No dobra, to chodźmy w takim razie. Kolejny wóz. Mamy.
Okej, okay, gałęzi raczej nie mogę posprawdzać, a tu już mam jakiś obóz. Dobra, na razie schowajmy miecz. Idźmy tak po prostu. Charcoal burners. Someone must have seen or heard something. Okej, okay, czyli mógłbym pogadać z tutaj węglarzami. O ile jakiś znajdę, bo coś ich nie widać w ogóle. Halo, węglarze. Węglarze to nie wi... Jest jeden, dobra. A ja tylko bym jedną rzecz zobaczył, czy Henryk jest w miarę najedzony? Czy też nie? O, strawa 71 git, to ja bym od razu podjebał jeszcze jedzenie, jak już tu jesteśmy. Czemu nie? Przyda się. I chodźmy, pogadajmy tutaj z jednym z nich. O, trochę wysoki spadek, wolałbym nie zeskakiwać, bo to robi duży damage w tej grze. Chodźmy, pogadajmy z tym kolarzem, zobaczmy, czy coś widział, coś słyszał. Jesus Christ be praised. What happened at the crossroads? What crossroads? What are you talking about? O, ktoś tu kłamie. Listen, there's corpses lying on the road out there, a ransacked wagon, and a trail that leads right here. Now, you seem to be honest and friendly folk, not marauding cutthroats. So I prefer to believe you don't have anything to do with it. But, if you don't start helping me, I might change my mind. I don't know nothing, and I haven't seen nothing. If you want to know something about it, just ask Boyar. I don't want nothing to do with it. Who is this Boyar? Boyar cracks the whip around here. You'll recognize him by his red cap. Thank you. Good luck to you. Dobra, czyli zatem mam porozmawiać z dowódcą węglarzy, tylko nie widać go tu nigdzie, jakby tylko ten jeden człowiek jest w tym obozie. Reszty gdzieś nie ma. Ma być gościu w czerwonej czapeczce. Ej, no to jest dziwne, bo tu był tylko on. Nie ma go tutaj nigdzie, tego drugiego. Chyba w tej chacie byłem. A to jest podejrzane bardzo. Jak duży jest ten obszar, gdzie ja go mam szukać? A, całkiem spory, dobrze. Czyli oni mają ten obóz całkiem spory. Tam, no tak, widać, że to jakieś zabudowania. Także dobrze, no możemy się przejść, poszukać. Przejdźmy tutaj na drugą stronę. Czy Henryk mi po tym przeskoczy? Oczywiście, że nie. Okej, no zobaczmy. Kolejny obóz, ale to nie jest dowódca, przywódca. Czyli tutaj też nic nie mamy. Musimy znaleźć tego w czerwonej czapce. Ten już mi raczej więcej nie pomoże, także nawet nie będę do niego podchodził, go pytał. Chodźmy dalej w tą stronę. Słyszę jakiś dziwny dźwięk. Tylko nie wiem za bardzo, o co chodzi. Oczywiście, że po kładzie nie przyjdzie. Słyszę, jakby ktoś... Poczekajcie. Jestem prawie pewien, że słyszałem kogoś, kto jakby miał zakneblowane usta. I próbował coś powiedzieć. Ale może mi się wydawało. Tu w ogóle jakiś koń. A nie, sorry, to... Te, no dobra. Myślałem, że to konie tutaj stoją, to było bardzo dziwne. Oj, dobra, mamy tego całego zarządcę w czerwonej czapeczce, tak więc chodźmy. Pogadajmy z nim, zobaczmy, czy coś wie. I am honored that a knight such as you takes an interest in me. What do you know about the wagon that's been ambushed at the crossroads? I haven't a clue what you're talking about. Really? Yes. Is that a problem? Do you have any idea whose wagon it was? I don't know. And I don't care. Well, I'll tell you. I'm sure you've heard of the gang that burned down Neuhof. Possibly. And poisoned the well in Merhoyet. They're the kind of men you don't want to get on the wrong side of. I didn't get on the wrong side of them, though. Did I? The opposite. Actually, we helped them out. And I didn't even know who they were. What happened? Let's just get this straight. We didn't ambush anyone. And what were you doing at the crossroads then? We were just passing, and we saw the wagon. So we took the sacks. Just the sacks?
What about the trail of bloodstains leading to the camp? I was just getting to that. We also found one wounded man. What am I saying, wounded? The fellow was hacked like a martyr in some holy picture. He begged us to hide him away. So you have him here somewhere? Is he still alive? The fellow has quite a will to live. I'll give him that. Did he tell you anything? He wasn't exactly talkative. His lungs are full of holes, so talking's a problem. Do you know who ambushed that wagon? Not a clue. We came a long way after. Okej, czyli wygląda na to, że być może ten cały kupiec przeżył napad. Where is he? We've locked him away, in a shed. There. I want to talk to him. I don't know. He paid us. We're not to let anyone near him. I don't mean to hurt him. So be it. Here, take the key. Thanks. God be with you. Dobra, czyli dobrze słyszałem, ale to w takim razie gościu nie jest zakneblowany. Tylko po prostu ma przebite płuco. Wait, dobra, czy ja mam dokładną lokalizację tej szopy? Nie. Czy mam? Mam, dobra, okej. Podejrzewam, że sam bym mógł to znaleźć idąc po prostu po śladach, one by tam dosłownie prowadziły. No ale znalazłem to wcześniej przez rozmowę, także spoko. To zapewne jest ta szopa. Ta, no zazwyczaj tutaj ślady idą do tego miejsca. Dobra, otwieramy zamek. Dobry Dan. Who are you? Never mind that. I've come to help you. Thank God. I thought I'd breathe my last here. Lucky for me, my guardian angel comes bursting through the door. I'm no angel, so you'll have to answer a few questions before you get my help. Ah, well, I knew it wouldn't be that easy. Who is it you work for? Who did the wagon belong to? To Menhart. He's some kind of merchant who hired me for protection, but that's all I know. And where's this Menhart disappeared off to? No idea. I blacked out after the attack. Only came to my senses once I got here. I don't even know where here is. Who ambushed that wagon? A knight. He's been following us for a while. And where did he go? I don't know. I got a beating, and then I passed out. Do you know what you were carrying in that wagon? I never asked Menhart that. Can I see your wound? Are you a quack? Sort of. That's a deep wound to the flank and you're still losing blood. You need to staunch it. Will you help me? I can try. Tell me more about the knight. Okej, zapewne mamy cutscenkę. No dobra, to przekonamy się być może kim był ten rycerz. Oby. Where's the coin? What? What coin? I will not repeat the question. I don't know about any coin, I swear. Ah! Where are those sacks you took from the wagon? Sacks? They're behind the shed. That's him! That's got to be that knight! Is that all? Did you take anything else? Fuck! Stop! Stop right there! No dobra, to czeka nas pojedynek w takim razie. Złap tajemniczego rycerza. Dobrze, chociaż Henryk zareagował, bo już myślałem, że tak po prostu się na niego popatrzy i tyle. Gdzie jest mój miecz? I gdzie on jest? Halo? The fuck? Czy on spierdala? Kurwa. Seriously, wait. Halo, nie tak, tak, mapa. Tak, on spierdala. No dobra, to w takim razie chyba musimy za nim gonić. Jezus Maria, ale ta gra jest wytyfy. Nie mam nadziei, że on mi... Well, I suppose it doesn't matter as long as he goes back to the Sasau Inn. Oh, fuck. Jeszcze mi uciekł.
Jezu, no bo nie ogarnąłem, myślałem, że on będzie na mnie czekał i będzie pojedynek, a nie, kurwa, nawet nie widziałem, jak on odjeżdża, wytyfy. Gra mi tak po prostu pokazała, jeszcze odwróconego w jakimś dziwnym kierunku. Ja pierdolę, ale padaka. No dobra, trudno. W takim razie będziemy musieli się jakoś inaczej z nim rozprawić. Nie udało mi się go złapać. Nie wiem, jak bardzo by to było lepsze, gdybym go złapał, no ale cóż. Byłem kompletnie to nieprzygotowany, także... Nie mogę z nim pogadać, gdzieś mu pomóc. Szkoda, bo nam gościu pomógł bardzo. Dobra, ale gdzie nas teraz gra prowadzi? O Jezu, aż tutaj? Czemu aż tutaj? No dobra. Skoro tak... No to chyba nie pozostaje mi nic innego, jak tam pojechać. Może pod klasztor. Ciśniemy w takim razie. No dobra. Niestety uciekł mi, ale mówię, no... Trochę to było dziwnie zrobione, bo gra mnie kompletnie jakby nie przygotowała. Ja myślałem, że my zaraz będziemy się napierdalać na miecze. Nie było widać na kadsence, jak gość wsiadał na konia. Ja później w grze nie widziałem, jak gość odjeżdża. Zanim ja się o tym szczaiłem, wezwałem konia, wsiadłem na koń, to on już był tak daleko, że mi spieprzył. Bez sensu. Kompletnie. Bez sensu. Nie wiem, kto to zaprojektował, ale to nie powinno przejść. Bo jest bardzo nieintuicyjne. Ja po prostu nie wiedziałem, o chuj chodzi. A nie przeczytałem na przykład celu zadania, bo być może to było w celu zadania, ale... Po prostu, no, za dużo akcji było. Żeby to na spokojnie przeczytać. No trudno, no. Raczej będziemy mogli go dalej złapać po prostu. Tak też myślałem, że on w końcu nam ucieknie, także nie będziemy mogli go gonić w nieskończoność. Będziemy mieli go tak ładnie pokazanego. Dobra, weźmy sobie konia i podjedźmy do karczmy. W takim razie i tam mamy po prostu przeczekać, aż on tam się pojawi. Tylko coś czuję, to doprowadzi do rozróby w karczmie, tak byśmy go sobie spokojnie dojechali na jakiś tam, wiecie, terenach dzikich, a tak no coś czuję, że tu zaraz przyleci jakaś straż. On może mieć kolegów, także na pewno będzie trudniej zrobić to tutaj, no ale zobaczymy. Mamy karczmę. To co, mamy po prostu przeczekać tutaj, czy jak? Bo nie ogarniam, co teraz mamy zrobić. Czy ja ogólnie mam tutaj na niego poczekać? Możliwe, a czy to nie jesteś ty? Ulrich. A, to on. Świetnie. To co za... Lecimy? No chyba lecimy. I'm happy to see you again, sir. Likewise. No doubt you have many questions. I certainly do. We will talk. Not here, however. The wolves have ears. Let's meet at the pond after sunset. You'll find me waiting by the big willow tree. I'll be there. Thing like that, I'll miss it. I will expect you. Okej, dobra, czyli mamy się z nim spotkać wieczorem przy jakiejś starej wierzbie. Okej. Nie ma problemu. Spotkamy się. Jaki mamy czas in-game? Czy ja mogę to gdzieś tutaj zobaczyć? Nie wiem. Bo tak się stałem nad przespaniem się, bo Henryk ma trochę mało energii, ale... Tak na chwilę to nie wiem, czy mi to cokolwiek da. Czy to jest mój pokój? Chyba nie. Mój to był chyba zawsze środkowy. Tym bardziej jest otwarte. Także ja bym sobie się przespał, zapisał grę. I przeczekał gdzieś tak do 21. Zawsze to Henryk trochę odpocznie. I będziemy mogli się z tym gościem spotykać. Chyba nawet, nie wiem, czy to mi energię. Dobra, trochę mi energię odnowi, także spoko. Tyle chociaż dobrego. Tu jest bardzo dobrej jakości łóżko, bo komfort mamy na 70. Generalnie. Okej, czy to mi cokolwiek więcej da? Nie, czyli mogą anulować wcześniej. No trudno. A zawsze trochę więcej energii będziemy mieli. Także spoko. I chodźmy spotkać się z tym gościem nad tym stawem, bo to miało być chyba wieczorem. No to jakby dla mnie już jest wieczór. Co to gdzieś za tą karczmą? Chyba. Przejdźmy tędy jakoś. Przejdziemy, dobrze. I tam już widać tą wieżbę, do której mamy się udać, także podbiegnijmy sobie. Tym razem na wszelki wypadek miejmy konia bardziej na podorędziu. Tak, żeby on był już tam zrespiony i w ogóle... O kurde, macie te świetliki.
Ale fajne. Nie widziałem tego jeszcze w tej grze. Nice. No dobra, mamy tą wierzbę. Czy mamy tego gościa? Jest, stoi. Dobra, zejdźmy z konia, on też konia swego ma. Pogadajmy z nim. So, here I am. What do you have to tell me? I brought you here because I did not want to cause an alarm at the tavern. I am very sorry, but you made a mistake coming here alone. And it will be your last. Wait! You wish to make your peace with God? Very well. But be quick. I just want to know why you ambushed that wagon. You make no sense. Did your accomplices not tell you when they sent you after me? Accomplices? What are you talking about? I'm here on behalf of Sir Radzi Kobyla. Radzi Kobyla? I do not understand. I was looking for the counterfeit coins, and I still am. I'd heard those men were transporting them in that wagon. When I saw you with the charcoal burners, I assumed it was they who sent you. No, definitely not. Then we have a common aim. I have also been pursuing the counterfeiters for some time. My name is Ulrich. It is true our meeting has not begun well. But if it is the truth that you are sent by Kobyla, then we can assist each other. What do you mean? I found out many things, but there are still questions I cannot answer. And the last man who knew anything is now dead. What man was that? Meinhard, the merchant from Passau. Listen, I will explain everything to you. But first, I need you to do something for me. Oh, really? You will introduce me to a certain person, and I will tell you everything I've learned. Who do you mean? Master Tobias Pfeiffer. If your jeweler serves Sir Radzik, then you must know him. I think I know who you mean. What do you want him for? I have here a written confession which tells how those forgeries are made. But I do not understand such technical matters. Master Pfeiffer, however... We'll definitely be able to make sense of it. And you'll give it to me, just like that. It seems I have little choice. This is the last lead I have. In the meantime, I will return to Sassau and see what I might learn there. Okej, czyli dostaliśmy dokumenty opisując to, jak oni biją te monety. Spoko. No dobra, pogadajmy z nim, zobaczmy, może się czegoś o nim więcej dowiemy. Shouldn't you go with me to see Pfeiffer? No. I must remain in Sassau. I have some loose ends that must be tied. What's your name, anyway? I told you. I am Ulrich. Just Ulrich? It is enough. Because you look like a knight. They seldom have just one name. It is true. I have a horse, armor, a sword, and a shield. But there are many ways to acquire such things these days. As I am sure you know. So you're not a knight? I am a trustworthy soldier in the service of a nobleman. That is all you need to know. All right then, Ulrich. Let's leave it at that. Who are you working for? I understand why you wish to know. But this does not mean I am at liberty to tell you. That sounds a bit fishy. It is simply that my master does not wish to be revealed. And if we are to help one another, that is how it must remain. No dobra, nie chcę nam za bardzo powiedzieć, kim tak dokładnie jest, a nikomu służy. To jest bardzo podejrzane, no ale cóż. Tell me what you know about the false coins. Do you know, Passau? No, what is it? A city in Bavaria. Passau is a city of trade. All the currencies in Christendom change hands there. I see. And that would include Prague groschen? Some months ago, counterfeit groschen were discovered to be circulating there. They are made from copper plated with silver. The Passau alderman began to investigate and learned that a family of money changers was involved. They were bringing the forged coins in from Bohemia and sending back real ones. My liege lord is allied to the Passau alderman,
so they requested that he deal with the matter. And so he sent you? Yes. He needed a man that he could trust absolutely. And what about that wagon? What happened there exactly? I followed Menhard from Passau. I had reason to suspect a connection with Sassau. So they were transporting false groschen on that wagon? Yes. On their way here, they brought real coin. Groschen, forints, francs and the like. But now, the sacks were full of counterfeits. What do you mean about the connection with Sassau? The matter was investigated in Passau, and the executioner extracted information from those who were arrested. They told him that the coins were made in a monastery. What, in the monastery itself? I cannot say. I know only what the Passau scribe wrote down in his reports of the interrogations. To ciekawe, czyżby nasi tutaj mnisi bili monety? Ciekawe, ciekawe. Why did you let them get here before attacking? I wanted to discover where they hand over their coins, which I failed to do. Besides, Menhard had an armed escort, and they kept two busy roads and lodged at inns throughout their journey, until he came to this godforsaken track. I cannot guess why he came here, but it was the perfect opportunity to strike. What happened on that track? I ambushed them. I took down two, but that bastard Menhard cut the horses loose and rode away. What next? While I was chasing Menhard, those charcoal burners came and stole what they could. Before I could catch him, his horse threw him and he broke his neck. So we won't get anything out of him? Unfortunately not. Dobra. No w sumie to wiemy. What happened to Menhard? He is dead, of course. I know, but what did he do with his body? I buried it. He was a bastard. But I am not one to leave Christian remains rotting in the woods. I see. And where's his grave? He ran from the wagon uphill along the path to the north. Along the way there is an old ruined cabin. I buried him behind it. And don't think I don't know why you ask. Robbing graves is shameful. I'd say that's the pot calling the kettle black. You're mistaken. I've many deaths on my conscience. But robbing the dead, that's something I have no stomach for. Very well. I'll go and see Master Feyfar. Godspeed. I will wait in Sassau at the Wagoner's Inn. Okej, czyli moglibyśmy pójść jego grupą grabić, bo chyba takie mi się zadanie dodało. No cóż, tak czy siak, w tym odcinku to by było na tyle. No mamy niby nowego sojusznika, chociaż tak nie do końca bym mu ufał, ale mamy też jakieś zeznania odnośnie tego, w jaki sposób są bite te monety i musimy je przekazać dla mistrza Tobiasza, którego kojarzę z imienia, ale tak za bardzo nie kojarzę, kim on jest, jakoś nie mogę sobie go przypomnieć, ale to pewnie w kolejnym odcinku się wyjaśni. No a tymczasem w tym odcinku to by było na tyle, tak więc mam nadzieję, że on wam się podobał. No i komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, a przede wszystkim oglądajcie. No i do kolejnych filmów. Na razie. No i cześć. In my head.